Witajcie, smakosze! Dzisiaj będę robiła bardzo smaczną i szybką w wykonaniu zupę. Będzie to krem z kalafiora. Do zupy nie potrzeba wielu składników, ale odpowiednio dobrane sprawią, że zupa będzie przepyszna. Przygotowałam kalafior, cebulę, czosnek, pietruszkę, marchewkę. Do zupy będą potrzebne także ziemniaki. Żeby smak zupy był lepszy, dodam gałązki lubczyku. Oczywiście będzie potrzebny bulion. Ja tutaj mam przygotowany już wcześniej bulion mięsno-warzywny. Do smaku będzie potrzebna sól, pieprz, gałka muszkotołowa i kminek oraz odrobina cukru. Zupę na koniec będę zabielać śmietaną wymieszaną z mlekiem i z żółtkiem. Masło klarowane będzie potrzebne do podsmażania cebuli, czosnku, marchewki i pietruszki. Przepis na wykonanie tej zupy znajdziecie w opisie pod filmikiem. Przygotowanie zupy zaczynam od pokrojenia warzyw. Cebulę pokroję w kostkę. Musi być to mała kostka, ponieważ zupa i tak potem będzie blendowana. Czosnek pokroję w plasterki. W plasterki pokroję także marchew i pietruszkę. I teraz trzeba podzielić na różyczki kalafior. Ziemniaki od razu pokroję w kostkę. Też nie musi być jakaś malutka, bo przecież także to będzie miksowane. Ziemniaki zostawiam zalane zimną wodą, aby nie ściemniały. I teraz zaczynam przygotowanie zupy. Na dno garnka o grubym dnie wrzucam masło klarowane i na nim będę smażyła warzywa. Pierwsza na rozgrzanym maśle będzie smażona cebula. Cebula powinna się ładnie zeszklić. Teraz do cebuli dorzucam czosnek. I po zamieszaniu wrzucam marchew i pietruszkę. Wszystko razem będę smażyć, aż marchew i pietruszka stracą swoją surowość. Trzeba oczywiście cały czas mieszać. Teraz do przesmażonych warzyw wrzucam odlane z wody ziemniaki. Większą część kalafiora. Te małe różyczki zostawię na koniec i zalewam to przygotowanym bulionem. I dodaję jeszcze do zupy lubczyk. Związałam te gałązki nitką, przed blendowaniem go usunę. No i teraz nakrywam pokrywką, gdy zupa się zagotuje, zmniejszę grzanie i będę gotowała ją do miękkości warzyw. Zupa właśnie zaczęła się gotować, a ja wcześniej zapomniałam dodać kminek. Więc teraz ten kminek dodaję. Kminek powoduje, że kalafior jest o wiele smaczniejszy. Zupa gotuje się 25 minut. Sprawdzam, jak miękkie są warzywa. Ziemniaki są miękkie, kalafior też. Więc teraz można zupę zblendować. Tylko usuwam z niej lubczyk.
zupa już jest kremem. Teraz do zupy wrzucam malutkie różyczki kalafiora. I teraz zupa będzie się gotować, aż te różyczki zmiękną. I teraz przygotuję śmietanę z mlekiem i z żółtkiem. I to wszystko dobrze wymieszam. Po 10 minutach sprawdzę, czy kalafior już jest miękki. Tak, więc można zupę zabielać. Wyłączam już grzanie i teraz zupę będę przyprawiać. Przed przyprawianiem oczywiście zupę najpierw posmakuję. Bardzo fajna, ale trzeba jej troszkę wyostrzyć smak. Dodaję trochę soli, odrobinę pieprzu, szczyptę cukru i trochę świeżo startej gałki muszkotołowej. Zupę dobrze wymieszałam, posmakuję. Pyszna. Wystarczy jeszcze tylko posiekać koperek i można podawać. Zupę krem z kalafiora podaję posypaną posiekanym koperkiem i z groszkiem ptysiowym. Świetnie się w tej zupie sprawdzi. Zupa ma świetną konsystencję. Delikatny smak kalafiora, podkreślony gałką muszkatołową i świeżym koperkiem. Świetna. Prawdziwy smak lata. Polecam wszystkim smakoszom ugotowanie tej pysznej, kremowej zupy kalafiorowej i wszystkim życzę smacznego!